Dzień dobry. Na sieć. Dzień dobry. Kim dla Tajów był Rama IX? Rama IX, Bhumibol Adulyadej, był ikoną. Ikoną Tajlandii. Przez 70 lat rządził tym krajem i przeciętny człowiek nie znał innej rzeczywistości niż tej, w której jest jeden król, którym jest właśnie Rama IX. Czy ten żal po nim jest autentyczny, czy on wynika z przyzwyczajenia? Czy też on był po prostu dobrym władcą, lub też mieszkańcy tego kraju, poddani, nie mieli wystarczającej wiedzy, żeby go ocenić uczciwie, sprawiedliwie? Rzeczywiście, król jest postacią kontrowersyjną. Natomiast żal w Tajlandii jest autentyczny. Wynika on z kwestii historycznych. Mianowicie w Tajlandii jeszcze w XX wieku, zanim król Rama IX został królem w 1946 roku, do 1932 roku Tajlandią rządziła monarchia absolutna. Monarchia absolutna ze specyficznym podłożem, pochodząca od religii buddyjskiej i hinduistycznej naraz, w ramach której król jest traktowany jak półbóg. To było widać na ulicach Bangkoku chociażby? Czy to jest cały czas widoczne na ulicach Bangkoku. Jak ja byłem na początku roku w Tajlandii, to przecież jak zawsze król jest wszędzie, na ulicach, na plakatach, na gaśnicach podobiznę króla można znaleźć, na placach wraz z małżonką. Jest po prostu wszędzie. Ale jak się zdaje, przepraszam, że wejdę w słowo, też jeżeli obrazi się króla, nie daj Boże, lub też, no nie wiem, zedrze się jego plakat, co jest jeszcze gorzej, to jest spenalizowane, to jest karane. Ależ oczywiście, i to jest jakby jedna z tych kwestii, które sprawiają, że o monarchii tajskiej bardzo ciężko rozmawiać publicznie i bardzo ciężko ją ocenić, zwłaszcza jeżeli mieszka się w Tajlandii. Są pewne kwestie, o których nie można powiedzieć, a nawet można zostać nie wpuszczony do Tajlandii. Ale jesteśmy w Polsce, proszę powiedzieć. Jesteśmy w Polsce, ale ja bardzo kocham Tajlandię i w związku z tym również się o to martwię. Oczywiście król był postacią tragiczną. On sam nawet wypowiadał się wielokrotnie, że w kraju uśmiechów on jako monarcha wcale nie ma ochoty się uśmiechać. I już od momentu wstąpienia do władzy w 1946 roku nie obyło się bez incydentu. Wcześniejszy król, koronowany brat starszy, Rama VIII, został znaleziony nieżywy w łóżku z pistoletem obok. Mi są różne kontrowersje. Czyli wchodzimy tutaj trochę w Hamleta, Macbetha. Tak, między innymi. Później również król był postacią kontrowersyjną, ponieważ zdarzało mu się wspierać hunty, które przyjmowały władzę, a nawet można powiedzieć, że był niejako dla nich pewną ikoną, którą używano do jakby autoryzacji władzy, jej legitymizacji. Król zarówno wspierał, jak i zwalczał niektóre zamachy stanu, ponieważ w XX wieku mieliśmy prawie 20 zamachów stanu w Tajlandii. Często władze przejmowały hunty bądź stronnictwo populistów. A król trwał. Co naród jemu zawdzięcza? Bo mówimy o tych ciemniejszych stronach, o tych kontrowersjach, ale chyba to nie może być aż tak jednoznaczne, skoro teraz widzimy na ulicach faktyczne, autentyczne wzruszenie, rozpacz, smutek i ludzi, którzy mówią, że zawdzięczamy mu dużo. Co mu zawdzięczają Tajlandczycy? Tajowie zawdzięczają królowi na pewno pewną stabilizację, do której mogą się odwoływać. W XX wieku przy tak dużej zmienności władzy król bywał języczkiem uwagi. I zdarzały się sytuacje, w których wzywał generałów hunty i w ostatnim momencie udało się uniknąć zamachu stanu. Bywało tak, że popierał zamachy stanu, gdy było to korzystne. Na przykład ostatni zamach stanu w 2014. Obecnie rządzącej hunty generała Prajutta Chan-ocha król całkowicie poparł, bo tak uznał, że jest to zgodnie z interesem Tajlandii. Król starał się być dla Tajów
kimś więcej niż tylko monarchą. Jeździł, przyglądał się, spotykał się z ludźmi, dawał dobre rady i bywał osobą, do której starano się odwoływać jako do autorytetu. Politycznej władzy on nie zawsze miał tyle, ile może by się wydawało, ale na przykład w 2002 roku publikował książkę, w której nie książka polityczna, całkowicie nie, ale w której pokazywał, że być może warto zatroszczyć się o własne, o psa, którego trzeba przygarnąć, który leży na ulicy bez jedzenia, zamiast brać nowego tegoż nowego jakby wychowywać od zera. Także takie polityczne smaczki w Tajlandii są na co dzień aktualne. Pewna epoka się kończy. Co dalej? Czy istnieje ryzyko, że brak tego władcy, tego autorytetu może doprowadzić do destabilizacji? Bo jest następca, ale następca więcej kontrowersyjny. No tak, bo następcą jest syn króla Bumiwala Adulladeja i to jest Wadzia Longkorn, który jest taką czarną owcą monarchii tajskiej. No, mianowicie jest to człowiek, który w Tajlandii nie ma najlepszego PR-u. Nie ma najlepszego PR-u, bo też zawsze miał to, co chciał jako syn. O ten PR nie zabiegał specjalnie. PR nie zabiegał. Był kobieciarzem, skandalistą, pokazywał się w towarzystwie mafii. Z podciemnej planety. Nie mówiąc tym o licznych skandalach lokalnych i międzynarodowych, jak chociażby w 1986 roku, gdy król Bumibol chciał się oficjalnie wycofać z władzy, odejść na emeryturę, a przejąć miał władzę jego syn. No i syn poleciał z oficjalną wizytą do Japonii, żeby zobaczyć, czy się sprawdzi, bo wiadomo, były problemy z nim permanentnie. Dano mu jakby taką szansę, żeby się wykazać w polityce międzynarodowej. No niestety skończyło się wielkim skandalem ze strony japońskiej. A co się stało? No cóż, tutaj może nie będę chciał wchodzić w szczegóły, ale powiedzmy, że następca tronu zachował się bardzo nieodpowiednio w trakcie przejażdżki limuzyną i wyszedł na chwilę, żeby skorzystać z pewnej potrzeby w sytuacji, która była dosyć krępująca. 10 lat później, gdy premier Japonii przyleciał do Tajlandii, wtedy następca tronu postanowił jakby pokazać swoją siłę i w tym samym czasie wylądował na lotnisku w Bangkoku, przez co zablokował premiera Tajlandii z czerwonym dywanem czekającego do wyjścia na pół godziny. I to też był wielki międzynarodowy skandal. On zresztą też przez dużą część swojego życia nie mieszkał przecież w Tajlandii, tylko mieszkał koło Monachium, co także pewnie gdzieś budzi wątpliwość, czy aby na pewno jest bardzo związany i przywiązany do swojej ojczyzny. Tajowie mają z nim problem, ale jak on jest odbierany przez establishment, przez wojsko, przez władzę, bo przecież tutaj ta rozgrywka będzie miała miejsce, jakie miejsce on zajmie. Ja powiem tak, cały establishment boi się, co tu teraz można zrobić i dlatego oficjalny komunikat jest taki, że wstrzymamy się z koronacją następcy, ponieważ, no co tu dużo mówić, elity tajskie obawiały się o swoje córki, ponieważ Wadzia Longkorn jest słynnym kobieciarzem, a mieszkał między innymi za granicą, również z tancerką nocną, z którą miał czwórkę dzieci. I to było jego drugie małżeństwo. Pierwsze skończyło się skandalem. I to też małżeństwo skończyło się skandalem. Ostatecznie on pozbył się swojej żony i wydziedziczył dzieci, co jest wielkim problemem dla monarchii tajskiej, ponieważ umierający król Bumibol Adulladej ma również córkę Sirindihorn. I ta córka, jak się zdaje, jest przeciwieństwem swojego brata. Dokładnie. Ona jest poukładana, jest bardzo czytana, zna kilka języków biegle, jest bystrą osobą, która byłaby świetnym monarchą z świetnym zapleczem. Elity ją kochają, establishment ją kocha, ale jest kobietą. Po drugie jest dziewicą. To jest problem?
to jest, ktoś musi być następcą tronu po niej, prawda? A wielki problem polega na tym, że Wadzia Jonkorn wydziedziczył swoje dzieci. I to jest wielki problem dla monarchii tajskiej, podobnie jak ta bliska przyszłość. Bardzo dziękuję. Sergiusz Prokurat, ekspert z Centrum Studiów Polska-Azja, był naszym gościem. Polskie Radio 24. Szkocja robi przymiarki do drugiego referendum niepodległościowego. Powód Brexit, którego większość Szkotów nie poparła, może zostać do niego przymuszona przez Londyn. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała, że procedura wyjścia z Unii zostanie uruchomiona do końca marca przyszłego roku, a my już teraz zabieramy Państwa do Londynu. Gdzie powinien być nasz korespondent Grzegorz Drymer? Czy się słyszymy? Dobrze, mamy problem z połączeniem z naszym korespondentem, a więc przejdźmy w tym momencie do kolejnego tematu. Szokujące dane zaprezentowała w tym tygodniu organizacja zajmująca się pomocą dzieciom, Save the Children. W swoim najnowszym raporcie szacuje, że na świecie co 7 sekund zmuszona jest wyjść za mąż dziewczyna poniżej 15 roku życia, zwykle za dużo starszego mężczyznę. O przyczynach tego zjawiska rozmawiałem z dr Katarzyną Górak-Sosnowską z SGH. Z czego to wynika? To są uwarunkowania kulturowe, religijne, historyczne, ekonomiczne. Pewnie tak naprawdę cała masa tych właśnie różnych uwarunkowań, no ale przede wszystkim dotyczy to tych regionów, które są ubogie, w których jest niski poziom wykształcenia, w których jest wysoka dzietność i teraz z perspektywy rodziny, która powiedzmy ma 7 dzieci, na przykład w Jemenie, musi je wykarmić. Mężczyźni będą kiedyś mężami, córki mają wartość, im są młodsze, ponieważ będą wtedy tym więcej razy potencjalnie matkami. I z perspektywy takiej rodziny, jeżeli ona powiedzmy przetrzyma tę córkę do 18 roku życia, to wtedy wartość tej córki jako potencjalnej żony jest mniejsza. Nam się to może wydawać straszne, ale jeżeli się nie zmieni innych mechanizmów w tamtych społeczeństwach, no to powiemy, że w dużej mierze te społeczności, te rodziny postępują no, tak, żeby ta córka miała w miarę dobre szanse na to, żeby go jakoś w miarę sensownie żyć. Oczywiście zapominając o całych tych uwarunkowaniach dalszych związanych z tym, że dziecko nie powinno być żoną i nie powinno być matką. Żeby to zmienić, potrzebna jest całkowita rewolucja, przede wszystkim jakieś, nie wiem, odbudowanie gospodarcze, bo to chyba jednak też ekonomia determinuje, no bo to jednak jest ulga dla rodziny, że ta dziewczyna wychodzi z domu, no a dla niej jakieś, przynajmniej teoretycznie tak może nam się wydawać z naszej perspektywy, zabezpieczenie, no bo posiada starszego męża. No, niewątpliwie niestety tak jest, ale za tą gospodarką tak naprawdę kryje się jeszcze jeden element, ważna edukacja. Przecież dlaczego w Afganistanie atakowane są szkoły, zwłaszcza szkoły dla dziewcząt? No po to, że dziewczyna niewiedząca jest łatwiejsza do, na przykład do tego, żeby ją szybko wydać za mąż. Jeżeli ona pójdzie do szkoły, jeżeli skończy tę szkołę, będzie się tam czegoś uczyła i to będzie coś sensownego, to może ona sama powie, nie wydawajcie mi jeszcze za mąż, ponieważ to się źle będzie, może się źle skończyć dla mojej przyszłości. Ale... Polskie Radio 24. Z problemami technicznymi, ale przenosimy się teraz do Londynu, gdzie jest Grzegorz Drymer. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Porozmawiamy o Szkocji. Co jest szkocką racją stanu? Utrzymanie dostępu do wspólnotowego rynku czy lojalność wobec Londynu? Może jest jakaś trzecia droga? To zależy z perspektywy, których Szkotów się na to patrzy. Szkocka Partia Narodowa, która rządzi w Edynburgu, która jest popularna wśród Szkotów jako partia rządząca, nie do końca potrafi wzbudzić ich entuzjazm do niepodległości. W 2014 roku we wrześniu było referendum, w którym 55% opowiedziało się przeciwko niepodległości. W tej chwili ten odsetek się nieco przesunął w stronę niepodległości, ale bardzo nieznacznie, statystycznie nieznacząco. Także nadal jeszcze kwestia niepodległości nie jest wiodąca i tak popularna w Szkocji, żeby Szkocka Partia Narodowa mogła przeciągnąć na swoją stronę większość społeczeństwa. Panie redaktorze, w takim razie jak traktować te zapowiedzi szkockiej premier, która z jednej strony mówi, że ona się nie spieszy do referendum, ale jednocześnie ogłasza, że będą prace nad ogłoszeniem tego referendum trwać w przyszłym
tygodniu i że jest oczywiście taka możliwość, to jest taki polityczny straszak, czy też faktycznie taka karta twarda leży na stole i ona może zostać użyta, jeśli inne środki zostaną wyczerpane przez Szkotów? Racją stanu, racją bytu, że tak powiem, partii, Szkockiej Partii Narodowej jest niepodległość. To jest wpisane w jej statut, w ogóle w jej podwaliny. I rzeczywiście teraz groźba drugiego referendum to jest taka karta przetargowa, to jest forma nacisku na rząd w Londynie, żeby jakoś zmiękczył ten Brexit, skoro już do niego musi dojść. Premier Theresa May, premier rządu w Londynie, powiedziała bardzo wyraźnie, że Brexit znaczy Brexit, ale to co to znaczy, nikt tego do końca nie wie. Ostatnio na swojej konferencji partyjnej konserwatystów zadeklarowała, że sprawa imigracji, sprawa kontroli własnych granic i sprawa kontroli własnego prawodawstwa jest dla niej ważniejsza niż sprawa dostępu do jednolitego rynku, czy też pełnego dostępu do jednolitego rynku. Czyli to jest sugestia w stronę twardego Brexitu. Tak, to Szkotom oczywiście bardzo wadzi. Można powiedzieć, że jednym z argumentów, który przeważył w 2014 roku za pozostaniem w Wielkiej Brytanii, było to, że Szkoci nie mieli gwarancji, że Unia Europejska ich przyjmie jako niepodległe państwo. A to był pomniejszy argument, w sensie dużo ważniejsze były pieniądze, które spływają z Anglii do Szkocji i to, że wyczerpywały się złoża ropy pod Morzem Północnym i wydobycie stawało się coraz droższe. Czy gdyby do tego referendum doszło, panie redaktorze, to czy Londyn ma możliwość zablokowania go, niedopuszczenia do tego głosowania, wiedząc, że referenda mogą się różnie skończyć? To też zależy, z której strony patrząc. Tak, rzeczywiście Londyn sparzył się na referendum. Podobnie na tym referendum sparzyli się zresztą szkoccy nacjonaliści, którzy uważali, że wygrają w 2014 roku. Z punktu widzenia Londynu sprawa jest załatwiona. Wyraźnie rzecznik Downing Street powiedział, że referendum w 2014 roku to była, jak zresztą sami Szkoci mówili, jedyna okazja na pokolenie. W tej chwili Szkocka Partia Narodowa odgrzewa ten pomysł referendum. Londyn może się na to nie zgodzić. Szkocki rząd mówi, jakim prawem może się nie zgodzić. I tutaj jest, można powiedzieć, konstytucyjna zagwozdka, bo referendum tak naprawdę nie ma żadnej mocy wiążącej w prawie, ani szkockim, ani angielskim, ani brytyjskim w ogóle. Forma zwoływania referendum każdorazowo jest na zasadzie ustawy parlamentarnej. Także rzeczywiście, żeby zwołać to referendum w Szkocji, kwestia jest wątpliwa. W jakim trybie miałoby być zwoływane i w jakiej formie i w jakim stopniu byłoby wiążące. Szkocja jednak niewątpliwie prze do swojego dalszego udziału w takiej czy innej formie w Unii Europejskiej, do tego stopnia, że zapowiada nawet otwarcie swojego przedstawicielstwa drugiego, już bo jedno ma w Brukseli, w Berlinie. Tak, to hub w Berlinie to ma się nazywać, hub biznesowy. W Berlinie właśnie. Dokładnie, ale de facto to będzie przedstawicielstwo szkockiego rządu w kolejnym już ośrodku unijnym. Twardy Brexit albo żaden, zapowiedział w tym tygodniu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Jak te słowa zostały przyjęte w Londynie? Zostały przyjęte nie tyle jako groźba, bo tę groźbę to już wszyscy dostrzegają w tej chwili w Wielkiej Brytanii, co raczej zachęta do przemyślenia ponownego i ewentualnego drugiego referendum. Tak to odczytano, że Tusk, zresztą Tusk to powiedział w pewnym momencie, że to się może wydawać nie mało prawdopodobne, ale może się jeszcze rozmyślą Brytyjczycy. I tak to odczytano. Trochę jako groźbę, trochę jako formę nacisku, jako nadzieję, że będzie jeszcze drugie referendum. Tusk zresztą zażartował sobie, bardzo dowcipnie sparafrazował słowa ministra spraw zagranicznych brytyjskiego, Johnsona, który dwa tygodnie temu bodaj powiedział Sanowi, że a my to unijne ciastko zjemy, a i tak jeszcze będziemy mieli takie brytyjskie powiedzenie o ciastku, które można zjeść i mieć. On powiedział, zróbmy prosty eksperyment, kupcie państwo ciastko, połóżcie na talerzu, zjedzcie, zobaczcie, czy jeszcze jest na tym talerzu. Co zostało skwitowane salwą śmiechów w Brukseli. Brytyjczykom jest mniej do śmiechów, w związku z tym Brexitem i z tym ciastkiem biznesy bardzo mocno teraz boleją. No właśnie, przejdźmy do tej kwestii, bo właśnie też chciałem o to zapytać. Funt w stosunku do dolara jest najtańszy od 31 lat. To jest poważny problem, no bo ktoś powie, eksporterzy się cieszą. Eksporterzy istotnie się cieszą, ale brytyjska gospodarka nie jest szczególnie eksportową gospodarką.
Wielka Brytania ma duży deficyt handlowy z resztą świata, sprowadza prawie wszystko z całego świata, jeśli nawet nie sprowadza gotowych towarów, to sprowadza komponenty, jest uzależniona od importu ropy, więc to wszystko oczywiście wpływa na ceny na rynku wewnętrznym, na ceny produkcji również. Już w tym tygodniu była pierwsza jaskółka rosnącej inflacji, mianowicie wielka firma Unilever, która dostarcza artykuły pierwszej potrzeby spożywcze i konsumpcyjne wielkim sieciom supermarketów, zażyczyła sobie 10% podwyżki swoich hurtowych cen. Tesco odmówiło stanowczo po jednym dniu wojny o Marmite. To jest taki przysmak angielski, który nikomu innemu na całym świecie nie smakuje. Taka słodowa pasta, która zniknęła z półek na jeden dzień, pojawiła się z powrotem, Unilever ustąpił. Niemniej wszyscy przepowiadają, że w tej chwili w związku ze spadkiem wartości funta pójdą w górę ceny, zacznie rosnąć inflacja. Spójrzmy jeszcze na sondaże, czy takie się pojawiają i czy to poparcie dla Brexitu jest stałe, czy też chociażby te dane płynące z gospodarki sprawiają, że Brytyjczycy są dziś rozczarowani tymi obietnicami obozu Leave. Z jednej strony zaczyna teraz widać przez szwy, że to była amatorszczyzna, całe to szermowanie hasłami, że 350 milionów funtów tygodniowo nam spłynie do kasy, okazuje się, że wcale nie. Dlatego na przykład, że dopiero co wyliczył Financial Times, jest przeciwko Financial Times, że Wielka Brytania będzie winna Unii jeszcze 20 bilionów euro w formie różnych zobowiązań, które wzięła na siebie. Zostaje redaktorza. Musimy na przykład gwarancji użyczeń. Także to Brexit jest coraz mniej popularny. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo za ten wywiad Grzegorz Trymer. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Martin Pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Ale Mogherini bardzo to wierzą, że zapłaci. I teraz walcz! Zatrudniasz myśl technologicznie. Teraz do smartfonów dodajemy gadżety. Power Bank i układam do Amerykom Białystok są inne wiatraki. A tutaj u Moherowych w Warszawie pomiędzy Białym Stokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem są inne wiatraki, takie Moherowe. Kościoła na kościoła latają. Wiatr robią, kaszlą, rączą, breszą i kopcą te pety. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Ta żyduwa jedna w tym mówi chuda. W przypadku chorób zapalnych, ostrzeli i płuc, leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Stosować musi poniżej 2 lat. Paflowar. Przedłużyć zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kto stopień do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rosti już nie potrzeba. Rosti zawsze pomaga podziała na obie przyczyny żylaki. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rosti Rostin działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do bezhydraty 250 mg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z Lipomal. Podczas starań gorączkowych to rozszerza przeziębienie. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Good afternoon, podróżnicy! Polskie linie lotnicze LOT świętują nowe połączenia do Los Angeles i Newark. Teraz wszystkie loty do USA w promocyjnych cenach. Już od 1999 zł. Obie strony z bagażem. Kup bilet na lot.com. Nigdy właściwie nie chciałam przestać palenia. Ten cały kurczak, papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest desmoxan, z którym przestajesz palić już po 4 dni. Naprawdę proste. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną tławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, poniedawka przebytym zawale serca, uderzeniem mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.
Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Bardzo ładnie tutaj. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnes. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogą dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Teraz Megamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 3149 zł otrzymasz 6 kart BP. Mediamarkt. Zbliża się godzina 13. Przypomnijmy, dziś jest sobota, 15 października. Na bezcelnie, na to przecież to się wszystko liło ze śmiechu. Roku. To mało mu, to już ona dawno sobie do kieszeni wkłada na tej zakrętce. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej zgodni przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. W Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa rozpoczyna się manifestacja przeciwników umów o wolnym handlu z USA i Kanadą. Deputowani z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego ostrzegają przed rosyjską propagandą. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej zgodnie przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. Taka deklaracja padła z ust prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier, a także unijnym komisarzem do spraw bezpieczeństwa energetycznego Maroszem Szewczowiczem w Rzeszowie. Jak mówił Andrzej Duda, stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie jest jednoznaczne. Wszyscy panowie prezydenci podtrzymują brak uzasadnienia ekonomicznego dla tej inwestycji, natomiast przekonanie o tym, że ta inwestycja w gruncie rzeczy ma charakter polityczny, a przede wszystkim, że jej realizacja zaburzy możliwość budowania sprawnej unii energetycznej w Europie, sprawnej, to znaczy takiej, która rzeczywiście zapewni konkurencyjność dostaw, a tym samym rzeczywistą dywersyfikację źródeł dostaw gazu. Prezydent podkreślił, że budowa Nord Stream 2 spowodowałaby, że Unia Europejska byłaby jeszcze bardziej uzależniona od dostaw z Rosji, a konkretnie od Gazpromu. Nord Stream 2 to projekt uzgodniony w ubiegłym roku przez rosyjski Gazprom oraz kilka europejskich kompanii energetycznych. Gazociąg ma przebiegać po dnie Morza Bałtyckiego, podobnie jak funkcjonujący już Nord Stream. W Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa rozpoczyna się manifestacja przeciwników umów o wolnym handlu z USA, DTIP i Kanadą CETA. W ten sposób chcą bronić polskiego rolnictwa i żywności. Ich zdaniem ratyfikacja umów sprawi, że na europejski rynek trafi tańsza, modyfikowana genetycznie żywność, produkowana przez wielkie koncerny. Podpisanie CETA przez Radę Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie państw Unii Europejskiej, planowane jest na 18 października. Przewodniczący Polskiej Federacji Producentów Żywności uważa, że gospodarcza umowa transgraniczna Unii Europejskiej z Kanadą może być szansą dla polskiego rolnictwa. Andrzej Gantner wskazuje, że w porozumieniu zawarto szczególne rozwiązania dotyczące wymiany handlowej w tym sektorze. Ich skutkiem będą czasowe ograniczenia w handlu mięsem, nabiałem czy jajami. Części produktów rolnych są objęte tak zwanymi kontyngentami, czyli nie będzie można w nieskończoność, że tak powiem, zalewać rynku kanadyjskiego czy rynku z kolei europejskiego produktami z tych krajów. W związku z tym można powiedzieć, że taki moment przejściowy nie powinien być zbyt bolesny. W przeciwieństwie do Unii Europejskiej, w Kanadzie
w Stanach Zjednoczonych nie stosuje się znakowania produktów. W Unii można w ten sposób wyróżniać wyroby tradycyjne, charakterystyczne dla danego regionu. Szef Polskiej Federacji Producentów Żywności uważa, że to również przewaga produktów europejskich względem tych po drugiej stronie Atlantyku. To jest tak zwane kulturowe dziedzictwo, tak, które posiadamy. Co więcej, to są rzeczy, które są bardzo dobrze odbierane w Stanach czy w Kanadzie. To są rzeczy, na których można budować przewagi konkurencyjne. Także nie wydaje mi się, żeby ten punkt akurat uległ jakiejś znaczącej zmianie i Unia Europejska absolutnie nie powinna ustąpić tutaj nawet o krok. My po prostu mamy taki system i powinniśmy trzymać i przestrzegać. By doszło do ratyfikacji umowy CETA, niezbędna jest jednomyślność wszystkich parlamentów państw Unii Europejskiej. Rosjanie starają się dostosować swoją propagandę do odbiorców. Inna jest skierowana do Polaków, a inna do mieszkańców Niemiec czy Francji. Eksperci podkreślają, że Kreml głównie wykorzystuje do tego telewizję, internet, a także grupy wpływu, które propagują rosyjski punkt widzenia. Ze specjalistami w tej dziedzinie rozmawiał Piotr Pogorzeński. Przemysław Żurawski, Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego, powiedział mi, że Polacy nie są podatni na rodzaj propagandy, która jest przedstawiana we Francji czy w Niemczech. Dlatego wykorzystywane są inne tematy, przede wszystkim te odwołujące się do historii. Propaganda, której celem jest po pierwsze przekonanie Polaków, że oczywiście sojusznicy nas porzucą i zdradzą jak w 1939 czy jak w Jałcie, albo że jesteśmy otoczeni przez wrogów. Piotr Bajor z Uniwersytetu Jagiellońskiego dodał, że do czasu rosyjskiej agresji na Ukrainie Zachód nie zdawał sobie sprawy z siły rosyjskiej propagandy. Dopiero potem pojawiły się instytucje walczące z dezinformacją. Warto tutaj wymienić działania podejmowane przez Sojusz Północnoatlantycki. Walką z rosyjską propagandą oprócz specjalnych instytucji zajmują się także ruchy pozarządowe. W Polsce jest to profil Rosyjska Piąta Kolumna w portalu Facebook. W Czechach Fundacja Wartości Europejskie, a na Ukrainie organizacja Stop Fake. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Wschodni i południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wasza ekscelencjo, dostojny. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując aparat kompaktowy Sony DSC-RX100 za 1749 zł otrzymasz 3 karty BP. MediaMarkt. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzep. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium depesilate 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Witotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audio. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo, gdzie znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny? A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was pakuję i wezmę smartfon. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów smartfon na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowy polsat.pl lub w punktach sprzedaży. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. To 7,5 minuty po godzinie 13. Polskie Radio 24.
Także dziękujemy bardzo tutaj za sprawy mszalne, nawet kawałeczek organów państwu tutaj dałam do podsłuchu. Proszę więcej Biblii raczej czytać, bo to te organy to nic tu nie dadzą. Trzeba być mądrym i dyskusje studiować Słowo Boże. We Wrocławiu rozpoczęła się Olimpiada Teatralna do 13 listopada. Teatralne serce Polski bije właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Oto na ile różnią się olimpijskie emocje teatralne od tych sportowych, pytał Jakub Kukla. Porozmawiamy dziś o olimpijskich emocjach, tyle że nie o sportowe emocje chodzi, a o emocje teatralne. We Wrocławiu rozpoczęła się Olimpiada Teatralna. Moim gościem jest Monika Blige, dyrektor programowa Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Olimpiada teatralna. Zanim powiemy o tym, co dzieje się i co będzie się działo we Wrocławiu przez kolejnych kilkadziesiąt właściwie dni, bo olimpiada to jest ponad 30 dni, cofnijmy się do roku 93, bo wtedy właśnie idea olimpiady teatralnej została powołana do życia. Jaki był pomysł na olimpiadę teatralną? Olimpiada teatralna to niezwykły, wyjątkowy festiwal teatralny, który został założony w Grecji, w Delfach, we wspomnianym 1993 roku i tak naprawdę narodził się z potrzeby. Z potrzeby greckiego reżysera Teodorosa Tersopoulosa, który zauważył, że brakuje na mapie różnych festiwali, bo przecież samych festiwali teatralnych nie brakuje, ale na mapie brakuje festiwalu, na którym można by zaprezentować dokonania wybitnych twórców teatru. Nie chodzi o pogoń za spektaklami, które były wydarzeniem w danym sezonie, ale chodzi o to, żeby zaprezentować bardzo różnorodnych twórców teatralnych, którzy wypracowali indywidualny język teatru, którzy uprawiają różne filozofie teatru, ale którzy, i nie waham się tak powiedzieć, odmienili oblicze współczesnego teatru. Chodzi o najwybitniejszych twórców. Olimpiada kojarzy się z emocjami, to na pewno, ale kojarzy się też ze współzawodnictwem. To jest słuszny trop? Niesłuszny. Olimpiada, tak jak igrzyska sportowe, olimpiada teatralna zrodziła się w Grecji, ale nie będziemy przyznawać medali, nie ścigamy się i nie decydujemy o tym, kto jest najlepszy. Prezentujemy wybitne indywidualności i co ciekawe, pozwalamy na spotkanie i wzajemny dialog między twórcami, bo bardzo często w trakcie festiwali też o tym się zapomina. Ponieważ widzowie biegają od jednego spektaklu do drugiego, a zapomina się, że tą podstawową jakby ideą czy istotą teatru jest po prostu spotkanie. I w przypadku olimpiady mamy do czynienia ze spotkaniem widza z wybitnymi twórcami, wybitnymi widowiskami, ale również twórcy mają okazję się spotkać i wymienić doświadczeniami. Jak dotąd odbyło się 6 olimpiad teatralnych, wrocławska edycja jest 7, to duże wyróżnienie dla Wrocławia. Poprzednie edycje olimpiady teatralnej odbywały się między innymi w Delfach, ta pierwsza, ale także w Japonii, potem w Seulu, w Korei, w Stambule, w Moskwie, ostatnia odbywała się w Pekinie, teraz Wrocław. Wrocław nieprzypadkowo trafił na tę mapę, chociaż jak się na nią spojrzy, to może nieco dziwić obecność Wrocławia obok Moskwy czy Pekinu, bo to metropolie. Ale tak się złożyło, że już w 2009 roku Teodoros Tersopoulos był gościem naszego festiwalu, festiwalu Świat Miejscem Prawdy i wtedy podjęliśmy rozmowy na ten temat, żeby właśnie olimpiadę zaprosić do Wrocławia, a to, że uzyskaliśmy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, jeszcze wzmocniło ten pomysł. Myślę, że z uwagi na też historię teatralną Wrocławia, z uwagi na postać Jerzego Grotowskiego czy Henryka Tomaszewskiego, nie dziwi, że Wrocław stanie się światową stolicą teatru. Każdej kolejnej edycji towarzyszy też hasło. Dotąd pojawiały się między innymi takie hasła jak tragedia. No, to było motto pierwszej edycji tej w Delfach. Później między innymi takie hasła jak niosąc nadzieję czy teatr dla ludzi. Hasło wrocławskie to świat miejscem prawdy. Nawiązanie do Grotowskiego, bo inaczej być nie mogło. Oczywiście, powołujemy się na naszego patrona. Pełen tytuł tekstu Jerzego Grotowskiego brzmi: świat powinien być miejscem prawdy. My posłużyliśmy się parafrazą świat miejscem prawdy, wychodząc z założenia, że teatr jest już miejscem prawdy, a walczymy o to, żeby tym miejscem również stał się świat. Czy miesiąc wystarczy, żeby pokazać, na ile świat jest miejscem prawdy? Bo samo hasło prawda, czyli część sławetnej greckiej triady, to już jest hasło bardzo problematyczne. Przekonamy się i będzie ku temu okazja, chociażby podczas cyklu spotkań
też prowokacyjnie nazwanych Prawda i tylko prawda, bo to jest cykl spotkań z naszymi gośćmi, z naszymi mistrzami, którzy przyjeżdżają ze spektaklami. Zaprosiliśmy ich na taki cykl, prosząc o wypowiedź, o artystyczne credo, czy też o rozmowę z zaproszonymi, czy też z zasugerowanymi przez nich gośćmi. I zależy nam na szczerej rozmowie o teatrze, o prawdzie w teatrze. I w ogóle chcemy zadać fundamentalne pytanie, po co teatr we współczesnym świecie? Dlaczego takie nazwiska jak Eugenio Barba, Peter Brook, Jan Fabry czy Romeo Castellucci zajmują się w ogóle teatrem? Kilku gości pani wymieniła. Jaki jest wspólny mianownik dla wszystkich tych nazwisk, tych dużych, wielkich nazwisk, które pojawią się we Wrocławiu? To są nazwiska docenione. To są twórcy, którzy wypracowali indywidualny, bardzo rozpoznawalny język teatru, którzy bardzo często wypracowali również autorskie metody aktorskie, tak jak Tadashi Suzuki czy Todor Stersopoulos. A więc to są nazwiska, które faktycznie w świecie teatru coś znaczą i zależy nam właśnie na tym, żeby pokazać ich spektakle. Wszystkie spektakle będą prezentowane w Polsce po raz pierwszy i, tak jak wspomniałam, będą premiery, ale będą też spektakle niespodzianki. Tak będzie w przypadku Trojanek w reżyserii Tadashiego Suzukiego, ponieważ to jest spektakl, który swoją premierę miał w 1974 roku. Można wręcz powiedzieć, że historyczny i legendarny spektakl, oczywiście z nową obsadą. Czy państwo mają jakiś pomysł dla teatrmanów, jak mają się na przykład rozdwoić albo rozstroić, bo obejrzeć wszystkiego się po prostu fizycznie nie da? Nie da się zobaczyć 76 spektakli podczas olimpiady. Pomysłu nie mamy, ale mamy sugestie. Stąd pomysł, żeby cały program został ułożony w ramach 6 nurtów programowych. Najważniejszy, nurt główny. W ramach tego nurtu zaprezentujemy 16 spektakli, ale oprócz tego nurty niejako dopełniające nurt główny albo nurty dialogujące z nurtem głównym, bo w nich znalazły się spektakle generacyjnie młodszych twórców, więc to też będzie taki dialog generacyjny. I takie nurty to m.in. Easter Line w listopadzie, w ramach którego prezentujemy spektakle twórców ze środkowej Europy. To są głównie zespoły poszukujące, też zwane zespołami alternatywnymi, czy też po prostu Teatr Trzeci, jak to proponuje Eugenio Barba. W październiku takim nurtem będzie więcej niż teatr. On jest z kolei skupiony na twórcach z niepełnosprawnościami, którzy uprawiają teatr i szerzej w ogóle uprawiają sztukę. I w przypadku tych nurtów pomysł na program jest taki, że zaczynamy spektakle już o 17. Po tych spektaklach można jeszcze zdążyć i pobiec na spektakle o 19 bądź 20. Czyli te osoby, które naprawdę chcą jak najwięcej teatru wycisnąć w trakcie olimpiady teatralnej, będą mogły w ciągu dnia obejrzeć nawet 3 spektakle. No właśnie, pojawiło się ważne słowo pobiec. Można obejrzeć jeden spektakl i potem pobiec na kolejny. A skoro mówimy o nurtach, nie chcę użyć słowa pobocznych, ale tych dopełniających nurt główny, najważniejszy, ten, w którym pojawiają się te największe nazwiska, to oczywiście muszą pojawić się też dziady. Skoro Wrocław, skoro Dolny Śląsk, skoro teatr. Skoro Polska, powiedziałabym jeszcze szerzej, ponieważ przywilejem gospodarza, organizatora olimpiady teatralnej jest to, że może zaproponować właśnie odrębny program. W naszym przypadku nie było wątpliwości, że chcemy Europie i światu przybliżyć tradycję dziadów. Mówię tradycję dziadów specjalnie, bo z jednej strony dziady to oczywiście arcydramat Mickiewicza i nieprzypadkowo zaczynamy nasz festiwal Dziady Recykling dziadami w reżyserii Michała Zadary, a kończymy dziadami Ejmunta Sanekroszjusa z Teatru Narodowego, ale traktujemy dziady dużo szerzej, traktujemy je jako pewien projekt kulturowy i tak też o dziadach pisze Leszek Kolankiewicz, kierownik naukowy tego nurtu. Chcemy zaprezentować nasz dialog, nasz pojedynek, nasze starcie z romantyczną tradycją. Dlatego prezentujemy w ramach tego festiwalu cykl remiksów,
czyli takich, powiedzmy, performatywnych przetworzeń słynnych inscenizacji dziadów, które się wpisały w historię polskiego teatru. To są m.in. dziady Swinarskiego, Grzegorzewskiego czy też Dejmka, ale sięgamy też po dziady Grotowskiego, bo tego nie mogło zabraknąć, czy Akropolis Grotowskiego i Umarłą klasę Tadeusza Kantora. Oprócz tego proponujemy cykl debat, niezwykły koncert w Narodowym Forum Muzyki, na który złoży się m.in. Symfonia Mahlera, ale także jazzowe zaduszki, czyli spotkanie muzyczne z jednej strony jazzmenów polskich, a z drugiej muzyków z Haiti i z Brazylii. No i nie zabraknie też samych obrzędów właśnie candomblé i wudu, bo to również część dziadów. Wspomniała Pani, że w trakcie olimpiady będzie zapewne przewijało się pytanie o rolę teatru we współczesnym świecie, czy to w trakcie przedstawień wprost, czy też wyrażane bardziej wprost w czasie dyskusji. To pytanie do Pani, o Pani osobistą odpowiedź. Po co komu teatr w XXI wieku? Najkrócej, żeby godnie przeżyć. Bo bez teatru nie można? Bez teatru byłoby trudniej. Mam wrażenie, że teatr bardzo często, przynajmniej mi, przywraca wiarę w człowieka i dodaje otuchy, której brakuje mi na co dzień. Nawet jeżeli to są trudne pytania, czy też trudne tematy, które są podejmowane, to mam wrażenie, że one nas otwierają i prowokują w ogóle do refleksji. I to jest najważniejsze. I w tym sensie mówię o otusze, którą niosą te spektakle. Do połowy listopada Wrocław jest europejską stolicą kultury, to po pierwsze, ale przy okazji także, a może przede wszystkim w tym czasie właśnie, teatru. Teatr, mam nadzieję, zdominuje program Europejskiej Stolicy Kultury. Monika Bligę, dyrektor programowa Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A rozmawiał Jakub Kukla. Polskie Radio 24. A my zmieniamy temat. Turecki dziennikarz, ukraiński polityk walczący o prawa Tatarów krymskich i aktywistki ze wspólnoty jazydów to trójka finalistów Nagrody Sacharowa. W tym tygodniu ogłoszono tak zwaną shortlistę osób mających szansę na tegoroczne wyróżnienie Parlamentu Europejskiego i właśnie o nim w dzisiejszym magazynie europejskim opowie Państwu Magdalena Skajewska. Nagroda Sacharowa przyznawana jest od 1988 roku. Nazwana została na cześć radzieckiego naukowca i działacza politycznego Andrija Sacharowa. Wyróżnienie przyznawane jest dla jednej lub kilku osobistości lub też grupy osób szczególnie zasłużonych w walce na rzecz praw człowieka i wolności. Pierwszymi laureatami nagrody byli ex aequo południowoafrykański przywódca Nelson Mandela oraz rosyjski pisarz i dysydent Anatolij Marczenko, któremu nagrodę przyznano pośmiertnie. W zeszłym roku wyróżnienie otrzymał saudyjski bloger i aktywista Raif Badawi. Wcześniej laureatami byli także m.in. kubański dysydent Guillermo Fariñas, kongijski ginekolog pomagający ofiarom gwałtów zbiorowych Denis Mukwege, czy pakistańska działaczka na rzecz praw kobiet Malala Yousafzai. Nominacje do nagrody udziela grupa polityczna Parlamentu Europejskiego lub przynajmniej 40 europosłów. Następnie trójkę finalistów wybierają deputowani Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju na wspólnym posiedzeniu. Tegoroczną shortlistę kandydatów przedstawił przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, europoseł Elmar Brok. It's Can Dündar and the Defenders of Freedom and Sort on Expression in Turkey. It's Mustafa Cemeliv and it's Natia Murat and Lamia Aybaşar. Kandydatura Cana Durnama, byłego redaktora naczelnego tureckiej gazety Cumhuriyet, została zgłoszona przez europosłów Lewicy i Zielonych, mówi Christine Vergia, francuska deputowana z grupy Zjednoczona Lewica Europejska. 26 listopada ubiegłego roku Can Dündar razem ze swoim kolegą Erdenem Gulemem został aresztowany, po czym spędził 92 dni w więzieniu. W maju 2016 roku stał się ofiarą próby zabójstwa przed Pałacem Sprawiedliwości, tuż przed tym, jak miał spotkać się z prasą, by skomentować werdykt, jaki został właśnie ogłoszony w związku z zarzutami, iż Dündar dopuścił się zdrady kraju. Can Dündar tak później mówił o tragicznym zdarzeniu, gdy ktoś chciał go postrzelić. Gerçekten eğer o cesaretle saldırganın üzerine
Jeśli moja żona nie rzuciłaby się odważnie na napastnika, jeśli jeden z naszych posłów nie złapałby go za gardło, pewnie nie stałbym teraz tutaj przed państwem. Dlatego dziś, w waszej obecności, mam dług wdzięczności wobec niej. Zarzuty pod adresem Jana Dundara pojawiły się po tym, jak w jego gazecie opublikowano artykuły o przemycaniu broni z Turcji do Syrii. Został skazany na 5 lat i 10 miesięcy więzienia za ujawnienie informacji tajnych. W lutym tego roku Sąd Najwyższy uznał jednak, że więzienie dziennikarza jest niepotrzebnym pozbawieniem wolności. Teraz przybywa za granicą, mówi Ska Keller, europosłanka Zielonych. Przyznając nagrodę Janowi Dundarowi, Parlament Europejski także oddałby przysługę samemu sobie, przypominając Unii Europejskiej i jej krajom członkowskim o swoim nienaruszonym przywiązaniu do pluralizmu i demokracji w Turcji. To a pluralist and to a democratic Turkey. Drugim kandydatem, który ma szansę na tegoroczną Nagrodę Sacharowa Parlamentu Europejskiego, jest Mustafa Dżemilew, ukraiński polityk, długoletni przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Jego nominację zgłosiła Europejska Partia Ludowa i Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, mówi deputowany Hadeków Jacek Sariusz-Wolski. Został deportowany z Krymu, gdy miał zaledwie 6 miesięcy. Wychował się na emigracji. Trafił do więzienia już w 1968 roku za protestowanie przeciwko sowieckiej inwazji na Czechosłowację. Spędził w więzieniu 15 lat. Dziś kontynuuje walkę o prawa człowieka dla mieszkańców anektowanego przez Rosję Krymu i praw swoich ludzi, Tatarów krymskich. And for the right of his people, Crimean Tatars. Na zasługi Dżemilewa i jego trudny życiorys zwraca uwagę także europosłanka konserwatystów Anna Fotyga. Mustafa Dżemilew since early childhood was opposing the Soviet rule in Eastern Europe. Mustafa Dżemilew od najmłodszych lat sprzeciwiał się sowieckim rządom w Europie Wschodniej. Zdecydował się walczyć o prawa Tatarów krymskich, by mogli wrócić do swojej ojczyzny. Utworzył grupę inicjatywną na rzecz ochrony praw człowieka w Związku Radzieckim. Była to pierwsza tego typu grupa otwarcie działająca w tym regionie. It was the first openly operating group in this area. Do wysiedlenia Tatarów krymskich doszło w 1944 roku. Była to wielka sowiecka akcja, podczas której wysiedlono z Krymu prawie 200 tysięcy Tatarów krymskich. 12 listopada 2015 roku Rada Najwyższa Ukrainy uznała deportację Tatarów krymskich za ludobójstwo. W 70. rocznicę tamtych zdarzeń Dżemilew tak przemawiał podczas demonstracji w Kijowie. To nie jest tylko dzień pamięci dla nas. Dziś pamiętamy wszystkich, którzy zginęli w czasach sowieckiego reżimu. Jednocześnie jest to Narodowy Dzień Walki o Jedność Narodu. Dziś mówimy o tym, co zostało zrobione i co powinno być zrobione, by pokonać konsekwencje deportacji. W tym roku nasze protesty są zabronione na Krymie. Tatarzy krymscy będą mimo to demonstrować, nawet jeśli lokalne władze będą chciały nam to zakazać. To jednak jeszcze bardziej jednoczy ludzi. Brytyjski deputowany konserwatystów Charles Stanock podkreślał, że Dżemilew jako sowiecki dysydent, tak jak Sacharow, ma długi życiorys osoby walczącej z tyranią i komunistyczną opresją. Mustafa Dżemilew poświęcił swoje życie dla walki z niesprawiedliwością i w obronie wolności. 70 lat po deportacji i 25 lat po jego powrocie Mustafa Dżemilew reprezentuje moralne i polityczne przywództwo Tatarów krymskich i stał się symbolem walki o zatrzymanie Krymu przez Ukrainę, symbolem walki o prawa mniejszości. Dla
Na parlamentarnej krótkiej liście kandydatów do Nagrody Sacharowa znajdują się także dwie młode i bardzo odważne kobiety. To Nadia Murad i Lamidzia Bahar, aktywistki działające na rzecz wspólnoty jazydów i kobiet, które uciekły przed seksualnym niewolnictwem w państwie islamskim. One same także przeżyły ten dramat w wiosce Koczo, zajętej przez dżihadystów w 2014 roku. Udało im się jednak zbiec z rąk terrorystów. Mówi Lamia Bashar. Tak, doświadczyłam wielu trudności i problemów, ale najważniejsze jest to, że przeżyłam. Dzięki Bogu przeżyłam. Wiele razy próbowałam uciec, 4 razy wcześniej. W końcu mi się udało i dzięki Bogu uwolniłam się od tych niewiernych. Kandydatura aktywistek została zgłoszona przez grupy socjalistów i liberałów w Parlamencie Europejskim. Mówi austriacki europoseł socjalistów Josef Weidelholzer. Nominując Nadię Murad i Lamia Bashar, socjaliści i demokraci oddają hołd wszystkim kobietom i dziewczynkom, które były ofiarami konfliktów i mniejszościom etnicznym, które stały się ofiarami ludobójstwa. Terroryzując kobiety ze wspólnoty jazydów, bojownicy państwa islamskiego umyślnie dokonują czystek etnicznych, używając systematycznie gwałtu jako broni. To ta sama taktyka, jaka była używana w Bośni i jest wciąż używana w regionie Wielkich Jezior w Afryce. A tak o kobietach mówiła hiszpańska europosłanka liberałów Beatriz Becerra Basterrechea. To bardzo młode kobiety, które stały się ofiarami niesamowitej przemocy, zarówno przemocy fizycznej, moralnej, jak i przemocy na ich prawa. Zdecydowały się jednak stać obrończyniami praw człowieka i dlatego są najlepszą z możliwych kandydatur. We wrześniu tego roku Nadia Murad przemawiała do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wy jesteście tymi, którzy decydują, czy inna dziewczyna, tak jak ja, w innej części świata będzie mogła prowadzić normalne życie, czy będzie zmuszana do życia w uciemiężeniu i cierpieniu. Jeśli ucinanie głów, niewolnictwo seksualne, gwałty na dzieciach, jeśli to wszystko nie zmusza was do działań, to co może? Wy i wasze rodziny nie jesteście jedynymi ludźmi, którzy zasługują na godne życie. Wszyscy na to zasługują. Dziękuję. Zwycięzca Nagrody Sacharowa wybierany jest przez konferencję przewodniczących, czyli szefów grup politycznych Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczącego. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 27 października. Na dzisiejszy magazyn europejski przygotowała Magdalena Skajewska. Ale to promocja. Polskie Radio 24. Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń. Historia jest nauczycielką życia, historia lubi się powtarzać. Czy tak jest rzeczywiście? Jeśli historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? I czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą do historii? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę po godzinie 13.30. Zapraszam. Andrzej Jelicki. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Od 13 w Warszawie trwa manifestacja przeciwników umów o wolnym handlu z USA i Kanadą. W ten sposób chcą bronić polskiego rolnictwa i żywności. Ich zdaniem ratyfikacja umów sprawi, że na europejski rynek trafi tańsza, modyfikowana genetycznie żywność, produkowana przez wielkie koncerny. Podpisanie CETA przez Radę Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie państw Unii, planowane jest na 18 października. Polskę reprezentować będzie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. CETA zakłada zniesienie ceł oraz liberalizację handlu. O przyszłości Unii Europejskiej i tożsamości narodowej w ramach tej organizacji rozmawiali w Rzeszowie prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Podczas konferencji prasowej kończącej dwudniowy szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej prezydent Andrzej Duda mówił o wartościach czerpanych z historii narodów. W przekonaniu polskiego prezydenta wartości Europy ojczyzn należy wnieść do Europy wspólnotowej i na tym budować przyszłość Unii. Chcemy Europy ojczyzn, ale zarazem absolutnie nie wyobrażamy sobie naszych ojczyzn bez Europy.
Europie. Chcemy mówić w tych sprawach dla nas najważniejszych, wspólnych, jednym głosem. Uważamy, że na tym polega nasza siła i nasza wartość, ale nie tylko dla nas samych. I głęboko w to wierzymy, że wartości, które są wspólne i które nasze narody w sobie niosą, są wielkim pożytkiem dla Unii Europejskiej. Jednym z głównych problemów poruszanych podczas zakończonego dziś w Rzeszowie szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej było bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich wspólnoty. Tygodnik The Economist pisze, że finanse Brytyjczyków mogą poważnie ucierpieć w wyniku tzw. twardego Brexitu, za którym opowiada się rząd w Londynie. W odniesieniu do wymiany handlowej funt stracił 15% od czasu głosowania w czerwcowym referendum w sprawie Brexitu. Jeśli Londyn będzie dążył do twardego Brexitu, oznaczającego wyjście z Europejskiej Unii Celnej i wspólnego rynku, to będzie to duża zmiana, pisze ekonomist. Inflacja może wzrosnąć w przyszłym roku do 3%, znacznie powyżej celu Banku Anglii. Realna tygodniowa płaca Brytyjczyków jest dziś o 4% niższa niż dekadę temu i może jeszcze spaść. Droższe zrobiły się zagraniczne wakacje, podrożeć mogą podstawowe artykuły w sklepach. Wszystko wskazuje na to, że twardy Brexit będzie poważnym finansowym ciosem dla mieszkańców wysp. Pozostanie w dotychczasowych strukturach rynku i ceł wymaga odwagi, ale ma wyraźne zalety. Dla rządu Theresy May jeszcze nie jest za późno, by zmienić kurs, konkluduje ekonomist. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kilkudziesięciu amerykańskich przywódców religijnych skrytykowało doradców Hillary Clinton za język, jakim dyskutowali o religii. Kontrowersyjne wypowiedzi znalazły się w e-mailach ujawnionych przez portal Wikileaks. Wikileaks ujawnił pochodzącą z 2011 roku korespondencję obecnego szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton, Johna Podesty, i dwójki jego współpracowników, Jennifer Palmieri oraz Johna Halpina. Ten ostatni, komentując ochrzczenie dzieci przez magnata prasowego Ruperta Murdocha, stwierdza, że najbardziej wpływowi konserwatyści są katolikami i że do tej religii przyciąga go wsteczne postrzeganie społecznych relacji płciowych. Według Halpina jest to zdumiewające skażenie wiary. Palmieri odpowiada mu, że katolicyzm stanowi najbardziej akceptowane społecznie wyznanie konserwatywne. Doradców Hillary Clinton skrytykowało kilkudziesięciu wpływowych pastorów protestanckich i biskupów katolickich. Ich język duchowni określili mianem karygodnego, antychrześcijańskiego i antyamerykańskiego oraz zażądali od sztabu Hillary Clinton publicznych przeprosin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26 minut pozostało do godziny 14, a teraz na naszej antenie spoglądamy za siebie. Wszystko jest historią. Witam Państwa serdecznie przed mikrofonem.